No hej, jeśli widzieliście mój ostatni haul, to wiecie, że wydałam wtedy kupę kasy i bardzo sobie obiecywałam, że następne zakupy już będą naprawdę niedrogie. Także jak widać, nie mam tutaj za dużo rzeczy. Udało się, w tym tygodniu wydaliśmy tylko 204 zł. Szczerze mówiąc, mogło być jeszcze mniej, ale oczywiście nie mogłam się powstrzymać i tak jakieś zapasy zrobiłam. I zaraz Wam pokażę, co tu jest, a potem Wam opowiem o naszym meal planie. Czy zdarzy się w końcu jakiś haul bez bananów? Raczej nie, ale w tym tygodniu mamy też kilka jabłek. To są te jabłka grójeckie z Lidla. Ta odmiana Jona Prince, moje ulubione. One są twarde, słodkie. Ja akurat takie jabłka lubię. Ale mamy też dwa kiwi, dwie kiwi, dwie sztuki kiwi. Nie wiadomo, tak mi wzięła ochota nagle. Cytryny i limonki. Dzisiaj akurat sporo limonek. One nie były może jakieś szczególnie piękne, ale akurat planujemy w tym tygodniu danie, które będzie sporo tych limonek potrzebowało. Sałaty, ta akurat, o, słońce pada, że ona się niezbyt pięknie prezentuje, ale proszę, to jest ta sałata doniczkowa. Ja mam takie doniczki samonawadniające Mepal, które bardzo dobrze się sprawdzają do takich sałat i do ziół, bo nie trzeba tak często pamiętać o ich podlewaniu, a to jest niestety mój problem, także one akurat w tym bardzo pomagają. No i jeszcze oprócz tej sałaty, która będzie tak bardziej na kanapki, to do zrobienia jakiejś tam sałatki, już nawet nie pamiętam do czego. Ten miks sałat, ja jestem leniwa i lubię te miksy kupować. Pieczarki, seler, wielki. Chciałam trochę mniejszego, bo jest potrzebny do surówki, więc to będzie trochę za duży, ale będziemy kombinować w przyszłym tygodniu, jak go zużyć. Aha, jeszcze z owoców mam granata, który był akurat dzisiaj w promocji w Lidlu, także córka się na pewno ucieszy, bo jej bardzo smakował. No i wiadomo, o co tu. Coś już dziabnałam tu cukinię. Wiadomo, on coś tam, on też tak atrakcyjnie wygląda. I właśnie cukinia w bardzo dobrej cenie, bo 4,99 za kilogram, także oczywiście musiałam skorzystać. Jedna szalotka, dwie czerwone cebule i trochę ziemniaków. Jakbym nie kupiła dużo ziemniaków w zeszłym tygodniu, no ale jakoś tak nas teraz wzięło na ziemniaki. No i właśnie to jest rzecz, którą też dokupiłam do zapasów. Mówiłam już, że szukam jakichś trochę tańszych sosów pomidorowych, ale akurat te, które bardzo lubię, były dzisiaj w promocji w Biedronce, także też skorzystałam i wzięłam zapas. Te oliwki, które ostatnio odkryłam z Biedronki, one są już pokrojone, także tak jak mówię, no czasem takie lenistwo mnie weźmie, że po prostu lubię takie rzeczy, które troszkę czasu oszczędzają. Każde 5 minut w te czy we w te może się przydać. Żurawinę też może w tym tygodniu nie będziemy potrzebowali, ale do jakiegoś właśnie czy pasztetu, czy może w przyszłym tygodniu zrobimy klopsiki. Także jak zobaczyłam, że była w Lidlu, to ją wzięłam. No i kończy nam się ten sos Tysiąca Wysp, który generalnie ja bardzo lubię, a już moja córka to uwielbia. On wiadomo, tam szałowego składu nie ma, ale jest bardzo dobry, także ja często też robię swój sos Tysiąca Wysp, czyli po prostu mieszam majonez z keczupem, ale tak czasem na szybko, szczególnie właśnie córka, czy sobie do kanapki weźmie. No i niestety powiedziała mi, że nie smakuje jej mój sos, zawsze wyczuje różnicę niestety, także no kupujemy go. I tutaj jedna rzecz dzisiaj tylko, która jest z internetu, czyli płatki sojowe. Robiłam zamówienie w tej drogerii DM, nie wiem jak to się czyta, pewnie jakoś z niemiecka. I właśnie zauważyłam, że tam są te płatki, które już chciałam od jakiegoś czasu spróbować. Także jak skończy nam się granola, to chcę spróbować właśnie część tych płatków owsianych zastąpić tymi sojowymi, które jak wiadomo, jak to soja, mają po prostu więcej białka i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Także myślę, że chyba tym razem, ja zawsze robię dużą porcję granoli, bo u nas to szybko idzie, ale myślę, że tym razem nie będę ryzykować, tylko zrobię jakąś mniejszą porcję z tymi płatkami. Nie w całości, tylko część płatków owsianych zamienię na te sojowe i zobaczymy, czy one się do tego w ogóle nadają. Ten chleb już Wam kiedyś pokazywałam. Mówiłam, że to jest właśnie chleb taki na zakwasie bez drożdży, za którym ja nie przepadam, mój partner lubi, ale on teraz bodajże przez cały miesiąc jest w promocji za 2 zł. I jeszcze akurat jak przyszłam do Lidla, to był wyciągnięty, świeży, jeszcze ciepły, także no, stwierdziłam, taki bochenek chleba za 2 zł warto wziąć.
I dzisiaj akurat wyjątkowo wzięłam chipsy. Szczerze mówiąc, za chipsami jakoś super mocno nie przepadam. I jak jem, to właściwie tylko te pieczone. Jakoś bardziej mi smakują. Nawet nie chodzi o to, że są mniej kaloryczne, ale no są takie mniej tłuste. Nie zostawiają takiego dziwnego tłustego posmaku. Także dzisiaj akurat mnie na to wzięło. I dzisiaj też wyjątkowo mamy mięso. Bo właśnie te limonki będziemy potrzebowali do zrobienia takiego kurczaka po peruwiańsku. I dlatego wzięliśmy sobie cztery te udka i zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście tofu, masło tym razem takie klasyczne. Wiecie, że ja to do kanapek kupuję Finu. Oprócz tego kupuję też to masło 60%. Ale nie wiem, czy w tym tygodniu, może w tym tygodniu jeszcze nie, ale na pewno w niedługim czasie, bo przypomniało mi się, będę chciała zrobić palone masło. I do niego wolę nie kombinować, tylko wziąć to klasyczne. Także jeśli zrezygnuję w tym tygodniu, jednak nie zrobię, to je zamrożę. Ten prezydent był też w promocji dzisiaj w Biedronce. Ja akurat kupuję tą wersję light, bo szczerze mówiąc nie widzę różnicy. Kurczę, jeśli słyszycie to miauczenie, to jest mój kot, który po prostu jest głodny, a to nie jest jeszcze jego pora na obiad. Także co ja mówiłam? Aha, no właśnie, ja lubię ten lekki, ja nie widzę różnicy w smaku, a zawsze troszkę mniej kalorii i tłuszczu. Oczywiście serek waniliowy jeden już zniknął, wiadomo. Ten skyr będę potrzebowała do takich kulek kokosowych, które będę robić do lunchboxów w tym tygodniu. Salami też już Wam mówiłam, kolejne opakowania. Kupiłam ostatnio chyba ze 3 i po prostu już praktycznie poszły. Córka uwielbia i ja otwieram takie jedno opakowanie na kolację, to ona, wiecie, połowę zje na kanapkach, połowę po prostu zje sobie tak prosto z opakowania. Ja zamiast po prostu ogarnąć trochę to jej niezdrowe uzależnienie od salami, to kupuję jej kolejne, ale jest akurat w promocji w Lidlu, no trudno. Będziemy walczyć z nałogiem, jak się skończy promocja. Śmietana będzie nam potrzebna do jednego dania, aczkolwiek, no właśnie, za duże opakowanie, niestety wysłałam partnera po to, bo ja w tym czasie kupowałam coś innego i nie wytłumaczyłam mu, że ma być małe, więc wziął takie. No ale będziemy kombinować, jak to zużyć. No i w tym tygodniu wyjątkowo ja sobie wzięłam jeszcze ten serek homogenizowany, choć jakoś nie przepadam strasznie z tymi serkami, ale ten pamiętam, że mi kiedyś spróbował, także no znowu jakoś, kurczę, poszłam dzisiaj głodna na zakupy. I tak to się kończy, po prostu wzięła mnie chęć na to i mówię, dobra, weźmy to. Nie chodzi się na zakupy głodnym, ani nie chodzi się na zakupy, jak się chce pić. Ja zawsze, jak chce mi się pić, to z jakiegoś powodu kupuję strasznie dużo owoców, takie po prostu ilości, których nie przejemy. Także nie polecam. I tutaj jeszcze mamy jajka i standardowo mleko bez laktozy. I to już wszystko, także teraz zapraszam Was na meal plan. Także tydzień się tak naprawdę na dobre jeszcze nie zaczął, a ja już mam po prostu jakieś poprzesuwane rzeczy, już mi pewne rzeczy wypadły z tego planu, no po prostu nie ma to jak dobrze zacząć. Także dzisiaj, ponieważ ja ten filmik zawsze kręcę w poniedziałek, na śniadanie mieliśmy kanapki z taką sałatką z ciecierzycy a la sałatka jajeczna i to było bardzo dobre, ale oczywiście podejrzewałam i słusznie, jak się okazuje, że córka tego nie zje, także jej zrobiłam jajka na twardo. Ona teraz ma taką fazę, że uwielbia jajka na twardo z majonezem i ze szczypiorkiem, także często o to prosi, no i ja jej to robię, bo nie wiadomo, jak długo to potrwa, pewnie zaraz jej się odwiedzi. Na lunch mieliśmy zjeść focaccię, tą co robiłam w zeszłym tygodniu, z zamrażalnika, z sałatką grecką, z wegefetą też z zamrażalnika, ale byliśmy poza domem, nie zdążyliśmy wrócić, także zjedliśmy w maku, nikomu nie ufcie. Na obiad z kolei, jak wróciliśmy, to zdążyłam jeszcze wstawić chili z soczewicy i takiego granulatu sojowego, który Wam nawet pokażę. To jest coś takiego. Ja w sumie rzadko tego używam i właśnie stwierdziłam ostatnio, że najwyższa pora zacząć używać tego częściej. To tak wygląda na to, że może dobrze się sprawdzić jako takie wegańskie mięso mielone, także zobaczymy. No i to się właśnie tam kisi w wolnowarze i zobaczymy, jak będzie smakować. Także do tego zrobimy po prostu, ugotujemy ryż i będzie gotowy obiad. Na jutro na śniadanie z kolei pieczona owsianka z czekoladą, a potem te jogurty proteinowe, co Wam pokazywałam w zeszłotygodniowym holu, te z Biedronki nowości, jeszcze ich nie próbowaliśmy. No i tutaj miała być tortilla, wrapy takie z tą sałatką jajeczną, która była na śniadanie, ale sałatka cała poszła, wbrew moim przewidywaniom, także myślę, że w takim razie to sobie w ogóle darujemy i sobie zrobimy jutro te... Zjemy tę focaccię, która miała być dzisiaj. No i właśnie na jutro jest taki plan.
zrobić kurczaka po peruwiańsku. Kiedyś w Gdyni była taka knajpa, w której serwowali takiego pieczonego kurczaka po peruwiańsku. To się nazywa jakoś Bosa, nie pamiętam, nie pamiętam, coś na pewno przekręciłam, ale w każdym razie to było pyszne, to było po prostu wspaniałe. Ja generalnie nie przepadam za tymi różnymi kurczakami pieczonymi, które można kupić w jakichś budach, bo one są bardzo często za słone i generalnie nie smakują mi, a tamten kurczak był po prostu idealny. Niestety ta knajpa się nie utrzymała, nad czym ubolewam, ale właśnie jakoś tak sobie przypomnieliśmy o niej ostatnio i stwierdziliśmy, że musimy po prostu zgooglować przepis i spróbować to zrobić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do tego zrobimy też taką kreolską sałatkę. To była po prostu sałatka z czerwonej cebuli. Co tam jeszcze było? Nie pamiętam. Nie pamiętam, czy coś było jeszcze w tej sałatki. I zrobimy do tego pieczone frytki. I tam też w tej knajpie podawali taką limonadę, czyli po prostu lemoniadę z limonek. Także dlatego cztery limonki w tym tygodniu kupiłam, bo i do kurczaka, i do tej sałatki, i do tego napoju będzie potrzebna. Zobaczymy, czy tą limonadę będziemy robić tak faktycznie jako taki mocno słodki napój, czy po prostu taką limonkową wodę, żeby za dużo tego cukru nie było. Ale mam duże nadzieje co do tego dania. Mam nadzieję, że się nie rozczaruję. Z kolei w środę będziemy robić quesadillę z wegeszynką, którą na pewno chciałabym zrobić tą szynkę spróbować. Moja ostatnia próba nie wyszła zbyt dobrze, ale ja się oczywiście nie poddaję. Z kolei na drugie śniadanie zrobimy takie ciasto, może raczej takie duże po prostu ciastko z wolnowaru. I do tego zjemy sobie lody. Akurat troszkę mamy trochę takich fit, niskokalorycznych lodów, więc dobrze się do tego sprawdzą. I tutaj właśnie, o, to już nam nie wyszło, bo nie dostałam nigdzie brukselki. Właśnie nigdy z tą brukselką nie wiem, czy ona będzie, czy nie będzie. Zawsze jestem zaskoczona, jak ją widzę, albo jak nie mogę jej kupić, a chcę. Ale już miałam zaplanowane, że jeśli tego dania, tej brukselki z tempehem i ziemniakami nie da się zrobić, to będziemy robić po prostu cebularze, bo cebuli mamy większy zapas, a też właśnie na te cebularze nas wzięła ostatnio ochota, bo kupiłam jakiś czas temu w Lidlu i był okropny. Także nie kupujcie w Lidlu cebularzy, są niesmaczne. Niestety, no tak to jest, po prostu chcesz zjeść coś dobrego, musisz zrobić sobie sam. I zupa miso, którą przesuwamy już chyba 3 tygodnie, bo zawsze jak przychodzi co do czego, właśnie mój partner ma ją zrobić i jest zmęczony i mówi, zamówmy coś dzisiaj na obiad. Ja mówię, no dobra, to ja coś rozmrożę, bo coś tam się zawsze znajdzie. A zupa na następny tydzień. No i tak sobie wędruje, wędruje, wędruje ta zupa i zobaczymy, czy skończy się jej podróż na tym tygodniu, czy po prostu pójdzie dalej. I tutaj jeszcze sobie dopisałam, ponieważ teraz właśnie w czwartki córce robię, ponieważ dłużej siedzi w przedszkolu, robię jej lunchbox do przedszkola. Także tutaj sobie zaplanowałam, że właśnie zrobimy takie kulki kokosowe. Do tego właśnie kupiłam ten skyr waniliowy. Cukiniowe pizze, no bo cukinia była w promocji, a to ona, wiem, że, znaczy, wiem, no, jeszcze niedawno bardzo jej te cukiniowe pizze smakowały. Czy w tym tygodniu też będą jej smakowały? To nie wiem, zobaczymy. No i do tego jakieś owoce. W piątek tradycyjna owsianka z wolnowaru. Takie ciasto, no takie bardziej fit, bananowe ciasto z czekoladą. I wegański kimbap, czyli jakieś takie koreańskie sushi. I tam właśnie do tego sushi, do tego kimbabu nie robi się tego z rybą, tylko z mięsem generalnie, a my zrobimy właśnie z tym granulatem sojowym, który Wam pokazywałam. I zobaczymy, jak to wyjdzie, tak dla odmiany. A tutaj z kolei mamy na obiad życzenie mojej córki, która poprosiła o kotleta cordon bleu, czy jak to się mówi, czyli po prostu takiego kotleta z szynką i serem w środku. I ja to już raz robiłam z seitanu i było bardzo smaczne i też jej bardzo smakowało. Także spróbujemy to zrobić z tego seitanu jeszcze raz. Oczywiście wiecie, u mnie to jest, moja kuchnia wygląda tak, że ja zrobię kotleta z seitanu zamiast mięsa, a do środka wsadzę normalny ser i być może normalną szynkę. No cóż, no tak to u nas wygląda. Kuchnia fusion, fleksitarianizm i tak dalej. Także no tak po prostu robimy. Do tego będą jakieś pieczone ziemniaki i też pieczone warzywa. Ja mam taki właśnie przepis na pieczone warzywa z syropem klonowym i octem balsamicznym, które są bardzo dobre.
Choć trochę liczyłam, że może jeszcze będzie ta brukselka, no ale no nie udało się, więc trudno. W sobotę będziemy robić jajecznicę. Mamy takie malutkie porcje boczku wędzonego, więc sobie taką jedną porcję rozmrozimy. Ja generalnie wolę tofucznicę, także zrobimy po prostu dwie rzeczy. I tą tofucznicę po prostu sobie też zamrożę, w sensie zrobię jakąś taką większą porcję i następnym razem, jak będzie taka sytuacja, to już ja sobie będę swoją tofucznicę rozmrażać. No i tym razem chcę spróbować zrobić też taki wegański boczek. I on, czy on by nie był, ja już nie pamiętam, ale nie wiem, czy on też nie miał być z tego granulatu sojowego. No po prostu jak stwierdziłam, że go chcę zacząć używać, no to po prostu poszłam po całości. Są różne wersje, też jest jakieś, z tempechu już boczek robiłam, to szczerze mówiąc wyszedł tak średnio, ale jakieś z tofu też takie, takie w malutkich takich powiedzmy kawałeczkach, takie a la boczek, no, będziemy próbować. Z kolei na obiad w sobotę będziemy robić soczewiaki. To jest coś, o czym ja usłyszałam niedawno, a dokładniej było to tak, że mój partner gdzieś poszedł chyba do fizjoterapeutki i okazało się, że ona była gdzieś tam z Podlasia, z Białegostoku czy z okolic i powiedziała mu o czymś takim jak soczewiaki, że to są takie kotlety z ziemniaków, które w środku nadziewane są soczewicą i pieczarkami, więc jak ja o tym usłyszałam, to po prostu totalnie to do mnie przemówiło. Znalazłam przepis na kuchni Lidla i będziemy w sobotę to robić i do tego surówkę z selera, żeby jeszcze taki dodatek warzywny jakiś był. W niedzielę będą naleśniki, chcę tam pokombinować. Może dodamy tego proszku z buraków do nich, który robiłam w zeszłym tygodniu. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Albo po prostu, jak nie będzie nam się chciało, zrobimy zwyczajne naleśniki i też jakoś przeżyjemy. Na drugie śniadanie z kolei też mamy zaplanowany wstępnie lunchbox i tu będą te kulki kokosowe. Taki jest plan, żeby je właśnie zrobić w czwartek i jeszcze może w niedzielę, żeby je zjeść, czy może je zamrozimy jakoś. No nie wiem, zobaczymy. Jak nie, to wymyślimy coś innego. Do tego będzie makaronowa sałatka Cezara. Do tego właśnie potrzebujemy tej sałaty paczkowanej, którą kupiłam. I zrobimy jeszcze gofry z cukinii. To w sensie takie gofry z dodatkiem cukinii, ale to będą gofry na słodko. I tutaj już też właśnie skreśliłam, bo miałam te klopsiki, które miałam przenieść z zeszłego tygodnia, ale sobie przypomniałam, że córka już mnie prosi jakiś czas o ten makaron z pesto, który też tak przenoszę i przenoszę. Więc w tym tygodniu jej marzenie zostanie spełnione. Także tak to wygląda. Bardzo Wam dziękuję jak zwykle za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania kanału i dawania łapek w górę, jeśli Wam się to podobało. I zapraszam za tydzień. Pa, pa!